Lamy z Panamy mówią: witamy, słuchajcie, coś niesamowitego. Niesamowitego, bo dzisiaj kurier numer 300. Ja po prostu nie wierzę w to, co widzę. Nie wierzę w to, że jesteście tak twardymi zawodnikami, że to wszystko wytrzymujecie. No, oglądałem się jakichś innych filmów na YouTubie. Znam procedurę, wiem, że to jest chyba najwyższy czas, żeby powiedzieć po prostu łapki w górę. Tak? Nie mylicie się, to jest napad. Łapki w górę, oddawać kolejnych 7 minut swojego życia. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, dosyć żartów. Tak nawiasem mówiąc, to łapki w górę. Spełnijcie moje żądania, bo zabiję czarnucha. To było w filmie Płonące siodła. Jedna z moich ulubionych scen takich kinowych, która mnie wciąż i nieustannie śmieszy. Kto wie, o co chodzi, ten z pewnością się też uśmiechnął. Kto nie wie, to, no to polecam ten film i ten fragment tego filmu. Cały nie jest jakiś tam szczególny, ale ten fragment jest niesamowity. A my przechodzimy do wydarzeń historycznych, dosyć abstrahowania. 41 rok, po śmierci Kaliguli, cesarzem rzymskim został jego wuj, stryj, dalej nie pamiętam, muszę to sprawdzić, Klaudiusz. 26 stycznia 1521 roku, wojna pruska, miał miejsce nieudany atak wojsk krzyżackich na Olsztyn. Olsztyn, którego obroną dowodził Mikołaj Kopernik. Dał się pogonić krzyżakom z Fromborka, zamieszkał w Olsztynie, wyremontował chatę. No i w tym momencie podeszli krzyżacy. On mówi: nie, już tak nie będzie, nie będziemy uciekać. Chodźcie tu, krzyżacy. No i obronił Olsztyn. 25 stycznia 1688 roku urodził się Jurij Janosik, słowacki zbójnik. Zmarły w 1713 roku. Tutaj chyba nie muszę dodatkowych komentarzy zamieszczać, bo wszyscy jesteśmy świadomi, o co chodzi. 25 stycznia 1778 roku trwa wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. George Washington polecił naszemu Tadeuszowi Kościuszce ufortyfikować West Point nad rzeką Hudson. Jak się Kościuszko z tego zadania wywiązał? No, historia wspomina o tym, że bardzo fajnie i bardzo zgrabnie i bardzo, bardzo ekstra, więc możemy być dumni z naszego rodaka, a w Stanach Zjednoczonych od tej pory on jest uznawany za bohatera narodowego wręcz. 25 stycznia 1858 roku w Londynie Victoria Coburg, najstarsza córka królowej Wiktorii, poślubiła przyszłego cesarza Niemiec Fryderyka III Hohenzollerna. Podczas uroczystości zabrzmiał wybrany przez pannę młodą marsz weselny Feliksa Mandelsztama. Bortliego? Chyba tak. Dzięki czemu zyskał ten marsz światową popularność jako muzyka towarzysząca ślubom. 25 stycznia 1890 roku amerykańska dziennikarka Nellie Bly zakończyła podróż dookoła świata w rekordowym czasie 72 dni, 6 godzin, 11 minut, 14 sekund. No, Wernemu się takie rzeczy chyba nawet w głowie nie mieszczą i nie śniły. 25 stycznia 1919 roku powstały państwowe zakłady graficzne, przekształcone 26 maja 1925 roku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. 25 maja w 1930 roku policja zatrzymała Stanisława Cichockiego, pseudonim Szpicbródka, udaremniając jednocześnie przygotowywane przez niego włamanie do placówki Banku Polskiego w Częstochowie. No, Szpicbródka to taka postać, która trafiła wręcz do popkultury, pojawiła się gdzieś tam w filmikach, halo Szpicbródka i tak dalej, także no, zapamiętaliśmy go na lata długie. A postać była realna. W 1947 roku, 25 maja, zmarł Al Capone, amerykański gangster pochodzenia włoskiego, król półświatka w dobie prohibicji w Stanach Zjednoczonych, słynny więzień z Alcatraz, urodzony w 1899 roku.
1948 rok, na świat przyszedł Wojciech Mann, polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy, satyryk, aktor, autor tekstów, piosenek, pedagog. No, niesamowity Wojtuś. Wiecie wszyscy, o kogo chodzi, tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. 1967 rok, 25 stycznia, Leonid Teliga wypłynął z Casablanki w rejs dookoła świata na jachcie Opty. Niesamowity człowiek, niesamowita historia. 1971 rok, Edward Gierek podczas spotkania ze stoczniowcami w Gdańsku, kończąc przemówienie, zadał słynne pytanie. Pomożecie? Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. 25 stycznia 1998 roku amerykańscy małżonkowie Tom i Eli Lonergenowie zostali omyłkowo pozostawieni na pełnym morzu przez statek w czasie, gdy nurkowali na wielkiej rafie koralowej. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Na podstawie tej historii nakręcono w 2003 roku film Ocean Strachu. No, film bardzo dobry. A przygoda z całą pewnością tragiczna. No i w 2004 roku ostatnia wiadomość dzisiejszego 300 kuriera, 25 stycznia oczywiście, amerykański łazik Opportunity wylądował na Marsie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam za kolejne minuty, które poświęciliście moim opowiastkom. No i zapraszam na jutro. Hej, hej, pa, pa.